Weź, zobacz jaki nowy kort kupiłem. Kupię buty do 2,5. Dzisiaj? Dzisiaj nie mogę, mam mecz. Sorry, ja tylko Aikosa, zwykłe to nie. Wiesz jakie one są niezdrowe? Chyba każdy z nas ma co najmniej tego jednego gościa w klasie, tego jednego młodszego kuzyna, albo po prostu znajomego, który jest piłkarzykiem. I ustalmy sobie, że bycie piłkarzem to przecież no nic złego. No jakoś to się dzieje, że duża część ludzi się po prostu z nich śmieje. Jednak dlaczego i co jest taką charakterystyczną cechą, esencją słowa piłkarzem? O tym wszystkim powiemy sobie dzisiaj, jednak żebyście mieli lepsze wyobrażenie tej osoby, to przedstawiam wam Piotrka. Piotrek jest certyfikowanym piłkarzykiem, więc jak to on ma trening i nie mógł dzisiaj przyjść. Ale to oczywiście nie wszystko, później przedstawimy sobie jeszcze timeline, od podstawowy przez liceum, aż dojdziemy do jednego z trzech endingów. Ale czy na pewno jest ich tylko trzy? A może są jakieś ukryte? Wszystko to zbadamy sobie już za chwilę, bo dajcie mi jeszcze wytłumaczyć, o co mi chodzi ze zamkniętym kręgiem i byciu flakerem. Bo chyba każdy się z tym spotkał, że piłkarze tworzą swój zamknięty krąg, do którego nie ma nikt inny wstępu, jeśli nie kopie wystarczająco dobrze piłki. Przez to też Piotrek był łamaczem serc, bo jedyną dziewczyną, na którą miał czas, była ta, która była z nim od dziecka. A na imię miała Brazuka. Nawet ja przyznam, zajebista była ta piłka. A mówiąc jeszcze o byciu flakerem, to każdy, który miał do czynienia z wymianą, sprzedażą butów, wie, żeby nie robić dealów z dwiema osobami. Pierwsi to są ci, którzy mają Cartiego na profilowym, a drudzy to właśnie piłkarze. Jeśli ktoś nie wie, czym jest flake, to po prostu chodzi o to, że na przykład umówiliście się, że sprzedam ci te Jordany 4 za 1500 zł, czekasz 4 dni, piszesz do gościa, że ci właśnie przyszły i dostajesz wiadomość, że kupi już u innego gościa, bo on sprzedawał o 2 dychy taniej. Sprzedać swoją godność za 20 zł. Niesamowite. No i dzięki temu wprowadzeniu możemy teraz sobie przejść do tego, na co czekacie, czyli do piłkarzykowego timeline'u. Wszystko zaczyna się w gimnazjum bądź podstawówce. Jest to zdecydowanie najlepszy czas na to, żeby być piłkarzem. Bo są oni postrzegani jako te fajne dzieciaki. No umówmy się, że wyznacznikiem bycia cool w podstawówce na pewno nie są oceny. Tylko raczej to, jak szybko biegasz. Albo jak daleko rzucisz piłką. Więc te wszystkie ultimate skille idą bardzo dobrze w parze byciu piłkarzem. Więc Piotrek jest tym całkiem popularnym dzieckiem wśród chłopaków, a u dziewczyn ma całkiem spory riz. Jednak Piotrek wyprzedza trendy, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie liczą się dla niego dziewczyny, bo dla niego najważniejsza jest piłka. A to oznacza, że wybiera pracę nad samym sobą ponad dziewczyny. Czyli on już w podstawówce był Sigma Male. Ale wracając do tego samego bycia w podstawówce. Oczywiście w tym czasie nie masz absolutnie nic do roboty, bo nauka w podstawówce praktycznie nie istnieje, więc robienie zadań domowych, jakakolwiek inna nauka zajmuje maksymalnie godzinę w tygodniu, ale piłkarze i tak tego nie robią, bo to by się kłóciło z ich wizerunkiem popularnego dzieciaka. I żebyście dobrze zrozumieli, o co mi chodzi, to na szybko historyjka. Co? Ty się uczysz? Pff, ja ale cringe, nerd. Następnym etapem jest oczywiście liceum. I to jest przełomowy moment, bo w tym czasie popularność i charyzma piłkarza zaczyna drastycznie spadać. Zaczynają się spotkania, wyjścia, imprezki, a to jak najbardziej łączy się z alkoholem i z papierosami. Ale piłkarz dba o swoje zdrowie, więc pali epeta, a nie grube czerwone Marlboro. Jednak nieodłącznym elementem liceum są osiemnastki. Więc zapytałem moich znajomych, jakie mają wyobrażenie piłkarza na takiej imprezie. I pamiętasz to, że wszyscy widzieli tego gościa w swoim śnie? Tak samo wszyscy widzieli tego gościa na osiemnastce. I niemożliwe. Każdy był piłkarzem. I ten ziomek jest niesamowity, bo zmienił życie wielu osób. Dlaczego? Bo zdradzał swoje pomysły na biznes całkowicie za darmo. Wystarczyło po prostu wyjść na dwór, żeby dowiedzieć się, jak to prosto jest zarabiać big money.
i jak to szkoła zmienia twoje życie na gorsze, że ty jeszcze nie rozumiesz, bo żyjesz w Matrixie. Kurwa, nienawidzę szkoły. Gdyby nie ona, to już bym miał cały biznes otwarty. Po czym wraca na salę, idzie do DJ-a, żeby puścił Kizo, wali szota i napierdala. Ach, gdzie się podział ten stary Piotrek? Ten Sigma Male, który wcześniej był całkowicie poświęcony swojej pasji, teraz stoi tu przed tobą, całkowicie najebany. Teraz dochodzimy do momentu, gdzie następuje rozdzielenie dróg. Piotrek stoi przed wyborem, czy pójść na studia, czy podpisać kontrakt. Gdzie studia oznaczają kontynuację tego, co działo się w liceum, ale na jeszcze większą skalę. Bo każdy wolny dzień od studiów będzie oznaczał wyjście do klubu, wydanie sporej ilości pieniędzy na alkohol, ale też przestawienie swojego zegaru biologicznego. Przez co pewnie wstanie rano i będzie rozmyślał, czy pójść na ten trening, czy może nie, chyba dzisiaj nie, jutro pójdę. A jutro? Jutro jest sobota, więc idziemy do klubu. I tak to będzie wyglądać przez następne 3 lata. Uczelnia, jaką wybrał, jest oczywiście AWF, a kierunek to ten, na który się dostał. I właśnie poprzez podążanie tą ścieżką Piotrek jest w stanie odblokować neutral ending. I jak myślicie, co to znaczy? Piotrek finalnie został WF-istą. I dlaczego nazwałem to neutral endingiem? No bo jest taki średni. Ni to dobrze, ni to źle. Niby finalnie robi to, co lubi, bo jest związany z aktywnością fizyczną, ale wydaje mi się, że marzenie o zostaniu WF-istą kończy się w momencie, kiedy kończysz podstawówkę. Bo chyba właśnie w 6 klasie ostatni raz słyszałem słowa chcę zostać WF-istą. Ale czy pamiętacie, że nasz piłkarz stał przed wyborem pójść na studia albo podpisać kontrakt? Co się stanie, jeśli pójdzie tą drugą ścieżką? Well, jedno jest pewne, zacznie zarabiać pieniądze za kopanie piłki. A co z nimi zrobi? Oczywiście kupi sobie parę fajnych ubrań. I tutaj macie szybką lekcję, jak rozpoznać piłkarza, który nie ma kontraktu i tego, który właśnie go podpisał. Różnica jest diametralna, ale czy zmieniło się coś poza jego wyglądem? No tak, no bo teraz piłka jest jego źródłem przychodów, więc przestaje palić. Jezu, czy to stary dobry Piotrek wraca do swoich łask? Najwidoczniej tak, jednak do czego go to doprowadzi? Przekonajmy się o tym, sprawdzając, jakie zostały nam zakończenia. Bo przed Piotrkiem stoi jeszcze jedna bardzo ważna decyzja, mająca ogromny wpływ na jego przyszłość. Czy skończy się dobrze, czy źle? Więc co powinien zrobić Piotrek, aby otrzymać good ending? Dobre zakończenie to porzucenie kariery piłkarza. Po piłce pozostały już tylko wspomnienia, a Piotrek toczy szczęśliwe życie wraz ze swoją rodzinką. Dostał nawet jakąś tam fajną pracę, jest menadżerkiem czy tam coś i jest generalnie spoko. Będzie miał emeryturkę, nie musi się bać, że jak złamie nogę, to będzie miał przejebane. Wraca do domu o 16 i może robić wszystko, co chce. Jednak co by było, jeśli podjąłby inną decyzję i zdecydował się na dalsze granie w piłkę? I dlaczego właśnie to jest złym zakończeniem? Bo kiedy twoje hobby staje się twoją pracą, to przestajesz to kochać. I Piotrek teraz nienawidzi kurwa piłki. Bo dzięki niej jest w takiej pozycji, że żadna baba nie traktuje go poważnie i zarabia 3000 miesięcznie. Czy to jest lepsze zakończenie niż na przykład biurowa praca i hobbystyczne granie w piłkę po godzinach z kolegami? W tym przypadku on by się cieszył z każdego meczu, jaki może zagrać po pracy. A teraz to, że musi wstać codziennie na jakieś mecze, treningi, już nie sprawia mu przyjemności. Jednak może to nie są jedyne opcje. Może jest coś jeszcze ukrytego? No oczywiście, że jest, bo są jeszcze 2 ukryte zakończenia. Pierwsze z nich nazwałem custom endingiem. Jest ono niesamowicie ciekawe, bo piłkarz zostaje streamerem FIFA. Siedzi i otwiera paczuchy, licząc na jakąś zajebistą kartę, a ludzie wysyłają mu jeszcze za to pieniądze. Oczywiście wiele rzeczy się zmienia, bo nadal nie ma tyle czasu na piłkę co kiedyś, ale na zarobki na pewno nie narzeka i też ma wiele swoich wiernych fanów. Wow, prawie to samo jakby grał w piłkę, tylko w sumie lepiej. I naszym ostatnim ultimate endingiem jest... zostanie gwiazdą piłki nożnej. To jest zdecydowanie najlepszy... O kurwa, prawie wodę wlała. To jest zdecydowanie najlepszy ending, jaki może się trafić, bo robi to, co kocha, jest w tym zajebisty
i zarabia tyle pieniędzy, że nie musi pracować do końca życia. I właśnie tego życzę wszystkim piłkarzom, żebyście zostali nowym Messim, Lewandowskim, chuj wie kim. I żeby takie filmy jak ten nie stopowały was przed gonieniem za marzeniami. Bo ja jestem tylko gościem, który robi jakieś filmy do internetu, ale wy możecie być tym, kim tylko chcecie. Tylko nie bądźcie Piotrkiem z liceum albo ze studiów, proszę, naprawdę. Ogólnie prawdopodobnie w następnym filmie będzie już link do Discorda i będziecie mogli tam sobie gadać, stawiać swoje fity i jeszcze inne rzeczy, jakie wam przyjdą tylko do głowy. Otwarty świat generalnie. A no, jeszcze ze mną będziecie mogli pisać, nie? No, ale na dzisiaj to wszystko. Lajki, sub. Elo.